Jak wygląda nasza okolica z rana. Koteliki, jeden obok drugiego. Koty latające po okolicy. Nasz samochodzik. I to z niebieskimi okiennicami, to jest nasze. Idziemy teraz dalej przez miasto. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Może pójść, znaleźć jakieś pieczywo. Może jakieś picie kupię. Nie mam pojęcia, co będziemy robić w dzień. Wszystko na spontanie. Na pewno trzeba zobaczyć jakieś najważniejsze miejsce tego miasta. A teraz wam pokażę, jak wygląda miasto, które się budzi. Czyli Stambuł, który się budzi. Przejdziemy sobie tutaj ulicami. A ja przy okazji będę szukał piekarni. Patrzcie, co znalazłem. Teraz sobie przejdziemy jakąś kolejną ulicą. Ciągle w poszukiwaniu piekarni. Jakieś sklepy już były, natomiast nie było piekarni. A chcę świeże pieczywko. Więc szukamy świeżego pieczywka. Restauracji sporo. Niestety jeszcze sporo sklepów się w ogóle nie potwierało. Jest godzina prawie 8. Więc tak jak obserwuję, to życie nocne tutaj się długo odbywa, natomiast wstają dość późno. Wiesz, jak miałbym to porównać do Polski, to w Polsce już wszyscy byliby na nogach. Natomiast życie nocne kończy się dużo wcześniej. Dobra, idziemy dalej. Z tego co wiem, jak pójdziemy tą drogą, to chyba dojdziemy do zatoki albo do morza, na pewno do wody. No chyba skończy się w ten sposób, że pójdę do swojego sklepu, bo już nie chcę mi się szukać tej piekarni. Myślę, że tak w końcu później ją znajdziemy. A teraz kupię jakieś podstawowe jedzenie. Koniecznie jakiegoś energetyka, bo potrzebuję energii. Dzisiaj jest rana, nie wiem, czy to była czwarta rano? Piąta, czwarta? Obudziły mnie modły, które było słychać naprawdę bardzo głośno, słuchając z naszego pokoju i nie dało rady spać. Dobra, jest jakiś marketing, coś tam kupimy. Zobaczcie, jakie potężne mają tutaj mewy. No, przynajmniej dla mnie ona jest strasznie duża. No i ruszamy w końcu. Jest godzina 10:49. Idziemy szukać śniadania. Rano Karolinka dała mi tuńczyka jeszcze z Polski, więc jestem w pół najedzony. Teraz jemy coś typowo tureckiego. Ruszamy przed siebie w miasto. Let's go. Tak jest, let's go. Marcin prowadź. Dobra, to ja prowadzę. Tam jest już gorąco, duszno. Czyli Turcja wakacje, nie? To w pierwszej kolejności idziemy na ten bazarek na samej górze, a potem zobaczymy, co dalej. No już na górze miało być drożej, bo jest, jest drożej. Ale my jesteśmy bogatymi Polakami, a nie biednymi. Biedakami. I zmierzamy ku bazarkowi. Zobaczymy, jak bazar wygląda w Turcji. A wydaje mi się, że Turcja słynie właśnie z takiego handlu typowo na bazarach. Ten co prawda będzie typowo turystyczny, więc ceny też mogą być turystyczne. No ale zobaczymy, co tutaj oferują tureccy handlarze. O, patrzcie, palma. Tak, to jest pierwsza palma, którą widzimy. Palma pierwszej. Dzwany, z których słynie Turcja. Biżuteria.
mi się dopić to zdjęcie może. Tutaj może podróbki, o tak, to na pewno są podróbki. Prada, Chanel. Szybko się poruszamy tutaj z stanowiska z torebkami, bo... Tak, to jest źle zadziałać tutaj. Proszę, mydła. Proszę, tutaj mamy takie rzeczy. Shisha na przykład. O, to jest zestaw właśnie kawy tureckiej. O, to chyba jakaś większa gastro jest po prawej. No powiem ci, że ceny są masakryczne, nie? No. Ceny masakryczne w porównaniu do tego, co było tam na dole. To same na dół. Nie, żeby nie było nas stać, prawda, ale... Trzeba myśleć logicznie. Logika, logika. Wchodzimy dalej. I co znaleźliśmy, panie Marcinie? Co to jest? Mój harem. To jest harem pana ministra Marcina Małysiewicza. Już pokazujemy. Już tłumaczę. Już tłumaczę. To jest ten harem. To jest harem właśnie mój. Panie ministrze, co pan tam trzyma? Fajnie skończył jest. Się komentarz. Fajnie jest. Fajnie. Ładna pogoda. Ładna pogoda. Ładne widoczki w haremie, także ten. Także tego. Gorąco polecam. Marcin. Zapraszam. O, patrzcie, jakie meczety. Błękitny meczet. Proszę państwa, tutaj jest błękitny meczet. Tutaj jest Hagia Sofia. Chciałem tylko podkreślić, jak my blisko tutaj mieszkamy. Mamy raptem 5 minut drogi do tego miejsca. To my już złożyliśmy zamówienia, teraz czekamy, aż przyniosą nam jedzonko. Każdy coś tam wziął dla siebie. No i jak już nam przyniosą, to wam pokażemy. Ceny w miarę dobre były, tak nam się przynajmniej wydaje. Pragnę wam jedzenie oczywiście, bo nie wiem, o czym pomyśleliście teraz już. Ja też nie wiem, o czym ty pomyślałeś. Proszę wydać swoją opinię na temat tureckiej kawy. Ja mam bez cukru i jest bardzo mocna. Woda. Bardzo mocna. Myśmy wczoraj od pana dostali. Karolinka, jak twoja kawa? Bardzo dobra, ja uwielbiam turecką kawę, nie piję pierwszy raz i uwielbiam. Czyli smakuje ci. Zdjęcie. Panie Marcinie. Też ją piję pierwszy raz i powiem, ja że jest zacna. Oj tam, zacna. I ogólnie załatwiamy sobie już wycieczkę tutaj, bo pan nam tutaj coś takiego zareklamował. Nas przekonał. Zamiast 20 euro na 4 osoby będziemy płacić po 15 euro. Tours Sunset, czyli zachód słońca o 18.30 do 20.45. I stąd startujemy chyba. I zwiedzamy wszystkie te miejsca wzdłuż Cieśniny Bosfor. Wszystko tam zobaczymy. Najważniejsze punkty. Jedzonko nam już przyszło. Pierwsze moje wrażenie. W Polsce chyba jemy więcej. Natomiast zobaczymy, jak będzie w smaku. Na pewno jajecznica fajnie podana. I turecki sposób. Zestaw śniadaniowy też ciekawy. Tutaj dwa tosty, czyli też typowo śniadaniowo. A tutaj właśnie kradzież nastąpiła. Muszę mieć jakiego, ale rybki dam. Chcesz, Myszu? A może potem spróbuję. No i chleb gratis. Tutaj wszędzie dają chleb do jedzenia. Na jedzenie to zaraz ruszamy dalej. Prawdopodobnie do meczetu Hagia Sofia. Ptak powiem wam narobił. Tak, jedzonko pierwsza klasa, kawusia pierwsza klasa. A przede wszystkim obsługa. Chciałem. Chcielibyśmy powiedzieć, że obsługa, oprócz tego pana, który siedzi w kibelku i żąda pieniędzy za to, żeby skorzystać z WC. Co to za typ w ogóle jest? Wszystko ja dajemy na piątkę. Pan, który jest menadżerem tego miejsca, jest po prostu przecudowny, fajny. I naprawdę polecamy to miejsce. Ale ty pod CDS-u gościu, weź się ogarnij, chłopie. Miej pracę. Miej pracę. Ale naprawdę. Super. A to w ogóle kiedyś był kościół katolicki. Potem jak państwo osmańskie przejęło, to zrobiło z niego meczet. Nasz plan się trochę zmienił. Okazało się, że Hagia Sofia jest otwarta 24 godziny.
Więc nie będziemy stać w tej kolejce. To się ciągnie gdzieś tam daleko i tam zaczyna. Bo się tutaj stali z godziny albo dwie na tym słońcu. Skoro jest 24 godziny otwarte, przyjdziemy albo w nocy, albo samego rana, żeby tutaj nie stać. Teraz zobaczymy, jak wygląda sytuacja w Błękitnym Meczecie. Bo nie tak można było się spodziewać, jest tutaj pełno turystów z całego świata. Ale co ciekawe, jest też bardzo dużo turystów z samej Turcji. Widać, że lubią tutaj przyjeżdżać. Szok i niedowidzenie. Dla swojego największego miasta w Turcji. Bo nie stolicy. Stolicą Turcji jest Ankara. Co wiele osób myli, bo myśli, że Stambuł jest tą stolicą, a tak nie jest. Może to mieć kilka powodów. Może to być na przykład ten powód, że Ankara jest w środku Turcji i łatwiej prowadzić wtedy władzę. Natomiast jak wiadomo, Stambuł jest na granicy Europy i Azji. Sama część europejska Turcji to jest może 5% całego kraju, więc niewiele. Natomiast sama Turcja, wydaje mi się, że czuje się mocno powiązana z kulturą europejską. W końcu tutaj nie mamy jeszcze do czynienia z takim skrajnym islamem, a jest to państwo świeckie. Czyli tak jak Polska. Polska też jest teoretycznie państwem świeckim. Następny plan wycieczki w ciągu dnia nie wiem, jaki będzie. Wszystko jest na spontanie. Natomiast na pewno o godzinie 18 będziemy płynąć stateczkiem wzdłuż całej tej cieśniny Bosfor. Po drodze będziemy mogli zobaczyć największe atrakcje wzdłuż brzegu Stambułu. I może coś tam się jeszcze na tej łodzi, którą popłyniemy, wydarzy. Ale to już tajemnica, zobaczycie sami. Czyli nie wiem, czy nam dadzą. Zakrycie głowy. Nie dadzą nam. No tam dalej chyba może dostać. Zobacz właśnie na panu, którzy wychodzą, czy wyjdzie jakiś w krótkich spodniach. Zakryta. Idzie. I takie coś wystarczy? Co? Takie coś wystarczy? Na co wystarczy? Do wejścia do... Nie, my dostaniemy hijaby tam, do burki, czy jak to się nazywa. Wiesz, że to hijaby tak byś chciała mieć? Nie, ale ja teraz chcę. Dobra, ale ładne. Co? Hotelik romantik? Mega. Strasznie ładny. Patrzcie, Turkish Night Show. Co? Turkish Night Show. Gdzie? No tu. Ale fajne. Uwaga. No i zaraz zobaczymy cieśninę Bosfor. Tadam. Tadam. Tam 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 tam. Tutaj już mamy cieśninę Bosfor, tam daleko na morzu. Żeby już zaobserwować wszystkie te statki transportowe, które transportują transport z Rumunii, z Bułgarii, z Rosji. Jak wiadomo, jaka jest sytuacja na Ukrainie, to też tak średnio to wygląda, ale właśnie to, o czym jest teraz głośno, o tym transporcie zbóż z Ukrainy, to właśnie tędy on ma przepływać i wypływać na pełne morze, tam dalej, tam dalej, tam dalej. Oto teraz się rozchodzi na świecie. A tak to wygląda z tej perspektywy miasto. To, co widzimy tam po drugiej stronie, to już jest strona azjatycka. O, i tam coś daleko widzę, na górze. Nie mam pojęcia, co to jest, ale jest strasznie wysokie. Jest strasznie wysoka budowla. Może później się dowiemy, co to jest. Dzisiaj też tutaj właśnie planujemy rejs statkiem, który zaczniemy o 18.
będziemy widzieli zachód słońca, który na pewno wam nagram. I oraz coś jeszcze wam nagram, czego się nie spodziewa Ewelina, a co niektórzy może coś tam wiedzą. I Marcin się przygotowuje. No i idziemy wzdłuż brzegu. Tam w tle już widać ten najsłynniejszy most łączący część azjatycką z europejską. Czym mógł pan tutaj ustąpić? Z tego co wiem, to nawet trzeba jakąś opłatę chyba nieść, jak się przejeżdża samochodem przez ten most. To te winiety, które się kupuje już na samym początku drogi. Tam już jest to wszystko opłacone. Tutaj mamy latarnię morską. Tutaj mamy pana ministra Martinescu. Tak to on. Tak to ja. I nasze kobiety. No i idziemy sobie przez park. Widać, że tutaj ludzie sobie lubią przychodzić wypoczywać z rodzinami. Naprawdę fajnie to wygląda. Dawać sygnały różne. I co najważniejsze, w końcu jest się trochę chłodniej. Raz na jakiś czas wiaterek powieje, od razu lepiej się idzie. Jak tam, Marcin, twoje siły? Fajnie jest, dużo. Nawodniłeś się? Tak. O, całe szczęście. Jestem napity. Zaraz możemy robić kolejne kilometry. Można robić kolejne kilometry, zwiedzać i planować dalsze tutaj podróże. Podróże, zwiedzanie. O, proszę, jaki tutaj budyneczek ciekawy. Takie okiennice typowo tureckie. Ozdoby też takie typowo tureckie. Widać, że to jest naprawdę coś starego. Widać, że się Turcja. To jest chyba Turcja, no. Turcja jest. Tutaj coś dziwnego. Nie wiem, co to jest. Okej, wyszliśmy tutaj. Na teren takich zabytków tutaj. Niedaleko Hagi Sofii. Tutaj proszę, to takie ptaszy z Kamewy odpoczywają. Liczą, że ktoś im rzuci jakieś ziarenko albo rybkę. I właśnie tak właśnie takie dźwięki wydają. Proszę powtórzyć. O właśnie. I możemy iść dalej. Tak wygląda to miejsce, gdzie nie wolno wnosić dronów i innych niebezpiecznych narzędzi. Chociaż dron nie jest niebezpieczny, no ale to większość takich miejsc, gdzie są tłumy ludzi, turystów, nie wolno dronów brać, nie wolno noży brać, scyzoryków i tego podobnego. A tasaki można i macety? Też nie można. A to środki niedowierzania. Bomby i inne materiały wybuchowe też są zabronione. Też nie można. Wchodzimy za tym tłumem, zobaczymy co zobaczymy za tą wielką bramą. Wygląda to okazale. Idziesz? No musisz przejść tam, tam jest cień. No idź. No i czekamy na coś. Nie wiem na co w sumie. No czy jakieś bilety nie trzeba mieć? Bilet olangiasem, ale bilet kart. Tutaj widzicie Hagia Sofia od strony parku. Tam można kupić bilety, żeby pójść tam. Ale będziemy sobie połazić tutaj po parku. No i przede wszystkim muszę swojego drona odzyskać. A teraz posłuchajcie dźwięków miasta. Ktoś sobie tutaj odpoczywa. No, koty mają tutaj bardzo dobrze. No i właśnie ruszyliśmy z całym tłumem ludzi. Będziemy zaraz płynąć stateczkiem po cieśninie Bosfor. Po bokach obu brzegów będą nam pokazywać różne atrakcje tego miasta, jakieś zabytki. Myślicie, że wszystkim ten pan sprzedał tą wycieczkę? No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ładny procent.
Karolinka, co możesz powiedzieć na temat tego, co gdzie idziemy teraz? Fajnie. Czyli cieszysz bardzo się. Bardzo lubię, jak jest dużo ludzi. Co Marcin może powiedzieć na ten temat? Przygoda będzie, nie? Okay, przygoda. Przygoda będzie. Zawsze coś nowego. Przygoda. Coś nowego. Ten cały tłum idzie za tym panem, co tam parasolkę trzyma. Rejs z takim statkiem kosztuje 20 euro od osoby, ale ponieważ było nas czwórka, to pan w restauracji, który nam ją sprzedawał, zaproponował 15 euro od osoby. I tłum ruszył. Kto pierwszy wyciągnie karpia z Lidla? To będę ja. Jesteśmy niestety daleko, ale zaraz ich wyprzedzimy. Okej, okay, to co? Biegniemy po te karpie? Tak. Pach, biegnie! Skubaniec! Wysuwaj się na prowadzenie! Bardziej was biorą za ten, za Rosjanki. A was, bo nas to raczej nie, nas za Turków. Nas biorą za Bayraktara. Dobra, idziemy. My jesteśmy Polacy. Bardzo dobrze. Zajebiście. A to jest oryginalna podróbka. Jest, no bo my jesteśmy Polacy, my kochamy Polskę, ale po prostu nie lubimy. Lewandowski, Wałęsa. Poczekaj, jeden kupisz, jedną za darmo. Nie, dziękuję, naprawdę. Oryginalna podróbka. Wiem, ale mam tyle pewnie od męża, że nawet nie mam... Na podróbkę, oryginalna podróbka, 10 euro. Zaraz sobie wkręcił w rozmowę. Zarobiliście. Wiem. Pozdrawiam. Ciao. Sobie pogadałaś z panem Turkiem? Tak. Chciał oryginalną podróbkę sprzedać? Tak. Była walka o miejsca. Cały tłum się przebijał, ale nam się udało. Tu chce wejść. Co teraz? Nie wiem. Bo reszta płynie tym statkiem obok. Ale się zaoraliśmy. To się nazywa samo zaoranie. Nie, będziemy stali. Była walka o miejsca. Cały tłum się przebijał, ale nam się udało. Kochani, generalnie nie mamy gdzie usiąść, więc będziemy kurwa stali. Ale chcę, czekam na pierwszy. O, ale fajnie. Dostaliśmy najlepsze miejscówki. Chociaż przez chwilę myśleliśmy, że będziemy mieli najgorsze. Brawo! Proszę Państwa, teraz widzimy most bosforski, który powstał w 1973 roku. Jego długość z tamtej strony do tamtej wynosi 1560 metrów. Łączy on stronę europejską, czyli tą, ze stroną azjatycką, czyli tamtą. Jeżeli byśmy popłynęli tam na wprost, trafimy do Morza Czarnego. Te dwa meczety, co tutaj widać właśnie od strony wody, to ten pierwszy to jest właśnie Hagia Sofia, a ten drugi to jest meczet błękitny. Jutro samego rana je odwiedzimy, żeby wejść do środka i zobaczyć, jak wyglądają od środka. Właśnie zeszliśmy ze stateczku i będziemy iść sobie coś zjeść. Konrad planuje zjeść kebaba. Wszyscy planujemy zjeść kebaba. Oprócz mnie, ja sobie zjem jakąś sałatkę albo coś dobrego.
No bo generalnie ja kebaba nie lubię, bo nie jem mięsa, więc sobie zjem coś wege, ale zobaczymy co zjem. Ogólnie jak wrażenia po rejsie. Super. Fajny to był rejs, nie zapomnę chodzić. Czy coś się wydarzyło na tym rejsie, czy nie? Słucham? Nie. Coś się tam wydarzyło specjalnego? Tak, popłynęliśmy. Ekstra było. Widoczki były fajne, biało. Zdjęcia nam nie wiadomo dlaczego robili. Gwiazdy z Polski. Brawo Billy. Brawo Billy. Słuchajcie, było naprawdę super, polecamy. Chciałabym wam bardzo polecić taki rejs stateczkiem. Trwał on około 2 godzin. No i przepłynęliśmy. No nie wiem, no ile przepłynęliśmy. Trochę przepłynęliśmy, ale było super, było warto. Taka wycieczka kosztowała nas 60 zł od osoby. Także nie są to duże pieniądze, a naprawdę, naprawdę polecamy wam. Tylko nie polecamy wam rano, tylko właśnie tak około 18, żeby ten zachód słońca było widać. Także zajebiście było! Jak było? Marcin Martinescu, Małosiewicz, gorąco polecam. Teraz zobaczymy jak tutaj wyglądają ceny. A ceny ogólnie wyglądają dużo lepiej od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że bankomat przelicza nam 100 lirów za około 26 zł. Czyli dużo lepiej niż w Polsce, bo w Polsce w kantorze płaciliśmy 35 zł za 100 lirów, a tu 26 zł. Ale przebitka w Polsce była kosmiczna. A teraz przejdźmy do menu. Jak widzicie, ceny gdzieś tutaj 170 lirów. Takie mięsko, tam skewer. Tu są jakieś 1001 kebab. Czy nie wiem, to może to taki talerz mięsny? Czyli 210 lirów, czyli byłoby ze 50 parę złotych. Całkiem spoko. No dobra, zaraz każdy coś tutaj wybierze z nas. Jeszcze pizzę mają. Zwykła margherita 115 lirów. Czyli to jest no ze 30 zł. 30 zł margarita. Tak się wygląda nasze jedzonko za 800 lirów, czyli 200 parę złotych. No to powiem wam, że myślałem, że będzie więcej. Idziemy teraz, proszę państwa, w poszukiwaniu jakiegoś lokalu z ciszą. Ojej. Najlepiej, żeby to była jakaś cisza na tarasie, żeby był piękny widok. Na jedzeni ociężali. W poszukiwaniach. Ociężali każdy plus parę kilo. No i zobaczcie, jak teraz wygląda tutaj Stambuł nocą. O, tam widać jakieś tarasy u góry. No i szukamy tego miejsca z ciszą. Trzeba poczuć trochę tego tureckiego klimatu. W Stambule jeszcze jesteśmy jutro. Pojutrze jedziemy dalej do Kapadocji. Więc musimy zobaczyć tyle, ile się uda. To pięknie. No i znaleźliśmy ciszę. Rolida. Wygląda w ten sposób. Smaczek jabłkowy. Zrób zdjęcie tej ciszy. Mamy też driny bezalkoholowe. I dziewczyny mają herbatki. Proszę. Drink ciekawy. Sultan serbety. Dlaczego bezalkoholowe? Bo jesteśmy za blisko głównych meczetów. Meczetu Błękitnego i meczetu Sagihof. Agia Sofia. Dlatego niestety tutaj alkoholu nie wypijemy. Ale ponieważ jesteśmy Polakami i wypić musimy, to w planach jest, że pójdziemy potem jeszcze dalej i wypijemy. Marcin, zgadzasz się? Jak najbardziej. Jak coś, to jest sklep tam, gdzie były alkohol. Jak Marcin, co powiesz? Dobra? Polecasz? Good. Ale duża, wielka. Podaj mi. Cisza wypalona, ruszamy dalej zobaczyć tutaj jak wygląda jeszcze meczet nocą. Błękitny i Hagia Sofia. Muhammad Resulo coś tam. Ktoś Muhammad. Lula Hanle. To jest mecz Błękitny. A tam jest Hagia Sofia. I tu obchodzimy z zewnątrz, tuż Hagia Sofia.
Kiedyś oczywiście to był kościół katolicki. Potem jak przejęli to muzułmanie, doszły minarety. Jeden minaret, drugi minaret, jeszcze dwa z drugiej strony. No i wchodzimy do środka. To co widzicie, Hagia Sofia od środka, to jest najważniejsze dzieło architektury bizantyjskiej.